Dzisiaj rozprawiamy o Bitcoinie, o 5 unikalnych funkcjonalnościach Bitcoina, które sklejają się w jedną spoistą taką całość, które teraz może nie są bardzo popularne, ale z każdym kolejnym rokiem będą się moim zdaniem coraz bardziej popularyzować, które chciałem Wam przedstawić w tym zwięzłym filmie. Ja już ten film nagrałem, natomiast on dopiero dla Was będzie powstawał. Zapraszam Was na 5 unikalnych funkcji Bitcoina, które sprawią, że Bitcoin zdominuje ten świat i które dla Was być może są w tej chwili szansą, żeby lepiej zrozumieć Bitcoina. Ten film jest sponsorowany przez dzienną dawkę dyskomfortu. Jeżeli doceniacie brak reklam na tym kanale, no to zachęcam do tego, żeby wspomóc ten film komentarzem, łapką albo jakimkolwiek innym sygnałem. Dajcie znać, czy te filmy Wam się podobają, a to jest film 71 z serii Bitcoin na drodze do 100 tysięcy dolarów. No i co? No i gdzie ja to nagrywam? Dowiecie się, jeżeli będziecie oglądać ten film. Jeżeli Was Bitcoin nie interesuje, może Was zainteresują widoki, a dzisiaj ich nie zabraknie. Wiem już o tym, bo film powstał. Zapraszam. Gdy przechodzę tak sobie przez zaporę Hoovera, po jednej stronie mamy czas Nevady, po drugiej stronie mamy czas Arizony, no to myśli też mi wpadają na tory bitcoinowe. No ale jak to, Andrzej, gdzie ty tutaj wchodzisz po Hooverze i gdzie tu Bitcoin w tym wszystkim? No i jest tutaj zmiana strefy czasowej między czasem Arizona, czasem Nevada. Zmiany czasów wszyscy przeżywamy. Niedawno była też zmiana tam z zimowego na letni i tak dalej. Bo to jest ten tradycyjny sposób odmierzania czasu, do jakiego przywykliśmy. Taki gdzieś tam sprzężony z tym, jaka jest pora roku, jaka jest pora dnia. W ten sposób odmierzamy czas. Ale Bitcoin jest również swoistego rodzaju zegarem. Jest zegarem dla świata cyfrowego. No i to mnie tak zainspirowało, żeby nagrać odcinek o takich funkcjach czy też użytecznościach Bitcoina, które są być może trochę mniej popularne, mniej rozpoznawalne, mniej znane. Na pewno Bitcoin jako zegar jest jedną z takich funkcjonalności. Bitcoin bardzo dobrze odmierza czas w świecie cyfrowym. Bardzo precyzyjnie odmierza czas w świecie cyfrowym. Nie mówię tutaj o tym, że bloki są 10-minutowe, bo jeżeli chcielibyśmy popatrzeć na Bitcoina jako na zegar, no to nie powinniśmy już myśleć w kategorii czasu, jaki znamy, że to jest 10 minut, godzina, 2 dni czy coś, tylko powinniśmy myśleć o tym w kategoriach bloków. Coś się wydarzyło 10 bloków temu, 100 bloków temu, 210 tysięcy bloków temu. 210 tysięcy to jest tyle, co ile robi się halving na Bitcoinie. No więc jeżeli się przestawimy na takie natywne myślenie o Bitcoinie, no to przestaniemy go porównywać w ogóle do pieniądza fiducjarnego. Nie będziemy myśleć, ile ja za Bitcoina dostanę dolarów czy złotówek, tylko będziemy myśleć o tym, żeby w Bitcoinie oszczędzać. To Bitcoin będzie dla nas formą oszczędzania, a nie pieniądz fiducjarny. I podobnie jest z tym zegarem. Jeżeli się przestawimy tak natywnie na Bitcoina w kontekście mierzenia czasu, no to nie będziemy myśleć o tym, że halving jest za 4 lata, tylko będziemy myśleć o tym, że halving jest za 210 tysięcy bloków. Będziemy myśleć o tym, że 50 tysięcy bloków temu byłem na wycieczce tam i tam, albo o, jak był blok taki śmaki, to obchodziłem urodziny, albo w bloku 428 urodziło mi się dziecko, albo coś tam takiego innego. Będziemy sobie zapisywać to, no bo to jest niezmienialny czas. Jeżeli się nad tym zastanowimy,
no to jest to czas, który jest zapisywany i walidowany w oparciu o dziesiątki tysięcy niezależnych komputerów na świecie, w różnych częściach świata, które weryfikują się nawzajem. Więc na pewno możemy zaufać temu, że jak coś zapadło w bloku takim czy śmakim, no to to faktycznie tam zapadło. Nikt nam tutaj tych bloków po drodze, tej kolejności tych bloków nie podmienił. Oczywiście nie mówię o tym, że my będziemy w stanie precyzyjnie Bitcoinem odmierzać czas, że będziemy w stanie jakby mierzyć jakby w bitcoinowych blokach czasu, w którym ktoś przebiegł maraton albo sprint na 100 metrów. Nie, to do tego Bitcoin się nie nadaje. Natomiast w kontekście utrwalania takich ważnych informacji, na przykład wybory prezydenckie albo jakiś kraj, nie wiem, zainwadował drugi kraj, albo czyjeś personalne wydarzenia, komuś się urodziło dziecko, albo obchodzi urodziny, albo kupił nowy samochód, cokolwiek tam jest dla was ważne, macie start w biegu, albo ukończyliście ten bieg, no to takie grubsze zdarzenia, wydaje mi się, że coraz częściej będą zapisywały się w blokach. My będziemy zapisywać w kalendarzu nie datę, być może datę też, ale też numer bloku, kiedy coś się wydarzyło. Bo numer bloku jest czymś bardzo trwałym, bo zapisanym na rozproszonej księdze, która jest niepodmienialna, niecenzurowalna, niemodyfikowalna. Jak już coś tam wpadnie, to jest. No i z tej perspektywy, zwłaszcza jeżeli teraz coraz mocniej jest wykorzystywany ten block space Bitcoina, ta przestrzeń blockchaina bitcoinowego do tego, żeby tam wpisać coś innego niż po prostu transakcje. Ludzie wpisują tam sobie ordinalsy, inskrypcje, można tam zapisywać dowolny tekst, obrazy również. No więc jeżeli teraz na przykład, to już nam pokazał Satoshi Nakamoto w Genesis bloku, czyli w początkowym bloku całej sieci, tam zapisał między innymi po co ta sieć powstała i że jest to odpowiedź na kryzys finansowy, który na świecie się wówczas rozkręcał. Więc już sam Satoshi Nakamoto pokazał nam, że w Bitcoinie można wpisywać pewne wydarzenia i one będą z automatu spięte z momentem czasowym, tylko że o tym czasie musimy myśleć w kategoriach bloków. Co się wydarzyło w bloku takim czy śmakim. I krótki zapisek do blockchaina o tym, co to było za wydarzenie. Więc to jest na pewno jedna z unikalnych takich funkcjonalności, czy też charakterystyk Bitcoina, z której będziemy moim zdaniem coraz częściej i coraz chętniej korzystać, bo ona daje nam możliwość tego, że no każdy na ten czas patrzy w ten sam sposób. Nie jest tak, że w Polsce w tej chwili, co tutaj w Stanach jest 10, jak to nagrywam, w Polsce jest 19, bo to jest 9 godzin przesunięcia czasowego. Człowiek się w tym zaczyna gubić wszystkim. Tu taki śmak, czaki śmak, w tej strefie czasowej, tu zmiana z letniego na wiosenny i tak dalej. Bitcoin ma jeden czas dla wszystkich wspólny, to są czas odmierzany w blokach i w specyficznych warunkach ten czas będzie lepiej do, znaczy zdarzenia będą lepiej odzwierciedlone, jeżeli chodzi o zapis czasu Bitcoin bloka, niż zwykłego czasu, jaki znamy z naszych zegarków. Więc to jest taka jedna unikalna cecha, ale spróbujmy wymyślić więcej takich unikalnych cech, czy też może funkcji bardziej Bitcoina, o których mniej się mówi, a które warto byłoby podkreślić, bo moim zdaniem mogą z czasem być coraz częściej wykorzystywane. Bitcoin jako zegar, ale co jeszcze? Zapraszam! We'll be right back.
Bitcoin jako zegar jakby automatycznie powoduje, że pewne kolejne funkcjonalności Bitcoina będą coraz częściej wykorzystywane, a mianowicie Bitcoin jako księga. Bitcoin jako księga, do której możemy zapisać wszystko. No bo my dzisiaj myślimy o Bitcoinie jako o blockchainie, na którym dokonują się transakcje finansowe. Transakcje finansowe w rezultacie są tam jakimiś skryptami, są jakimiś de facto wpisami do tej księgi. No i tak przywykliśmy, że po prostu na Bitcoinie jakieś tam się transakcje dokonują, przesyłamy sobie wartości. Ale Bitcoin ma konkretną przestrzeń w każdym bloku do zagospodarowania, którą mogą zagospodarować transakcje, ale mogą zagospodarować dowolne wpisy. Czyli my jesteśmy w stanie do tej książki bitcoinowej wpisać wiersz, wpisać ważne wydarzenie, zapisać obrazek, zapisać jakieś ważne postanowienia, jakieś regulacje być może, jakieś wskazówki, jakieś cokolwiek. Coś, co chcemy, żeby zostało utrwalone na zawsze. No i w momencie wpisania tego do tej księgi jesteśmy w stanie to zrobić po wykorzystaniu odpowiednich portfeli albo odpowiednich rozwiązań. To w rezultacie ląduje jako jakaś tam transakcja, ale ten wpis fizycznie trafia do sieci. No i w momencie zapisania tego do sieci, co to oznacza? To oznacza, że każdy z węzłów w sieci otrzymuje ten wpis, czyli mamy w tej chwili 19 tysięcy publicznie dostępnych węzłów. Każdy z tych węzłów zapisze to, cośmy mu powiedzieli. 19 tysięcy są publiczne węzły. Prawdopodobnie jest kilka razy tyle węzłów niepublicznych, więc można powiedzieć, że z tych węzłów jest kilkadziesiąt tysięcy, 50, 100 może tysięcy węzłów. Każdy z tych węzłów otrzyma nasz wpis. Każdy go będzie utrzymywał. Niniejszym my możemy być pewni, że ten wpis, z racji, że już trafił do tej tak bardzo rozproszonej po całym świecie księgi, że on tam zostanie na zawsze. No więc jak nam zależy, żeby coś bardzo istotnego zapisać, na przykład jakieś zdarzenia historyczne, no to możemy wykorzystać tą księgę, by to tam wpisać. I to nie jest jakaś tam chmura Amazona, ja Amazon zdecyduje, że już nie chce działać albo po prostu scenzuruje nam dany wpis, albo no cokolwiek. Za 10 lat Amazonu może nie być, albo innej firmy. To tam będzie, w Bitcoinie tam będzie. Mało tego, że tam będzie, to będzie informacja dostępna dla każdego. To nie jest tak, że trzeba mieć jakieś konto, trzeba wykupić jakąś subskrypcję. Po prostu każdy, kto ma kawałek internetu pod ręką dostępny, może zajrzeć do tej księgi i zobaczyć, że to tam jest. I może być pewny, że nikt tego wpisu nie zmodyfikował. Jeżeli ja na przykład zapiszę sobie, że 10 kwietnia byłem w Stanach Zjednoczonych i chcę to utrwalić, zrobię sobie jakieś proste zdjęcie, spróbuję wpisać to zdjęcie do blockchaina w ten czy w inny sposób, zapiszę to tam, to nikt mi tego nie zmieni, że ja nie byłem w Stanach Zjednoczonych. To zostanie tam. Nawet jeżeli poszczególny jeden węzeł spróbuje taką historię, to jest mało istotna historia, no ale jakbyśmy mówili o jakichś ważniejszych, nie wiem, zmiana w konstytucji albo jakieś no, ważne rzeczy, które ktoś chciałby utrwalić. Jakiś przekaz do ludzkości. Jak ktoś by chciał scenzurować taki przekaz, może spróbować scenzurować na jednym węźle, na pięciu, na dziesięciu, ale te węzły zostaną wykluczone przez pozostałe węzły z sieci, jako te nieuczciwe, które coś na zachachmęciły w swoich księgach. Więc w rezultacie sieć odrzuci taką próbę scenzurowania, nadpisania, zmodyfikowania tego, co powstało w księgach Bitcoina. Więc z tej perspektywy Bitcoin jako księga, do której możemy wpisać, jako taki rozproszony notepad, który wiemy, że jak coś zapiszemy na tym rozproszonym dysku twardym, to zawsze tam będzie w tej formie. Wydaje mi się, że będzie coraz częściej Bitcoin wykorzystywany też do takich wpisów. No i oczywiście ten wpis niekoniecznie musi być tani, bo taka transakcja w momentach bardzo małej popularności sieci będzie kosztować kilka dolarów,
obecnie może kosztować kilkadziesiąt dolarów, a za kilka lat jeden taki wpis do księgi Bitcoina może kosztować nawet kilkaset dolarów, być może kiedyś będzie kosztował kilka tysięcy dolarów. No więc z czasem będziemy ważyć to, co my naprawdę chcemy zapisać w tej księdze Bitcoina, a co jest zbędne, ale ważne informacje będą zapisywane w Bitcoinie. Zwłaszcza jeżeli połączymy to z tą charakterystyką, którą wcześniej opisałem, że Bitcoin również jest zegarem, więc będziemy mieć automatycznie przypięty blok do tego zdarzenia. Tak więc będziemy mieć ten cyfrowy stempel czasu na tym, co to wydarzenie, w jakim momencie czasu cyfrowego to wydarzenie się odbyło. No więc wydaje mi się, że to jest bardzo istotne. Istotna funkcja, która no w czasach, kiedy no już nie wiemy, co możemy, czemu możemy ufać, czy dane informacje są przez kogoś scenzurowane, zmienione, czy no to w tych czasach posiadanie jednego miejsca, do którego każdy może wpisać i co ważne, z którego każdy może odczytać tą informację i osoba odczytująca tą informację może być pewna, że to, co odczytuje, faktycznie zostało w tej formie zapisane przez zapisującego, to jest bardzo istotne. Oczywiście tutaj nikt nam nie zagwarantuje, że zapisujący jest uczciwy i że on tam zapisuje tylko i wyłącznie poprawne informacje. Odczytujący może być natomiast pewny, że odczytuje to dokładnie, co zapisujący chciał nam przekazać i to, co zapisujący zapisał. Ważne jest to, że nieważne, czy my mieszkamy w Europie, w Stanach Zjednoczonych, w Azji, to mamy dostęp do tej księgi zarówno jako zapisujący, jak i odczytujący. Nikt nas nie powstrzyma od wykonania operacji odczytu albo zapisu do księgi Bitcoina. Może nas powstrzyma to, że nie będzie nas stać na wpis do tej księgi za jakiś czas, bo to będzie drogie. To może być taki czynnik ekonomiczny powstrzymujący, ale technicznie nikt nas nie jest w stanie przed tym powstrzymać. No i to jest istotne, zwłaszcza że mamy ten stempel czasu cyfrowego. I więc mamy stempel czasu jako pierwsza charakterystyka, czy ten Bitcoin jako zegar. Druga charakterystyka, to jest funkcja Bitcoin jako księga, do której możemy wpisywać treści dowolnej maści. No i teraz to trochę przechodzę w trzecią charakterystykę. Bitcoin jako warstwa do utrwalania zapisów z innych ekosystemów, z innych światów, z innych warstw. Więc tutaj przechodzimy troszeczkę do layer dwójek na Bitcoinie, które korzystają z Bitcoina do tego, by potwierdzać swoją rzeczywistość za pomocą Bitcoina. Trzecia rzecz, mniej rozpoznawalna, jeżeli chodzi o Bitcoina. Na Bitcoina można popatrzeć jak na taki potężny komputer, znaczy potężny w kontekście jakości tych obliczeń, niekoniecznie w kontekście szybkości obliczeń, ale jakość obliczeń komputera zwanego Bitcoinem jest niezaprzeczalna. No i teraz jak to działa? Bitcoin ma prosty język programowania, język skryptowy, który my, robiąc transakcje albo manualnie, albo portfelem, zapisywane są tak zwane skrypty. No i te skrypty to jest jakiś taki właśnie zestaw funkcji, które węzły są w stanie wykonywać. Te funkcje to mogą być proste funkcje arytmetyczne, logiczne, dodawania do stosu, ściągania ze stosu i różne operacje na stosie. Tłumaczyłem to bardziej w odcinku, gdzie tłumaczę BitVM-a. Ale to jest niezwiązane z BitVM-em. Bitcoin ma język skryptowy, ma tak zwane opcody, czyli funkcje, które jesteśmy w stanie wywoływać poprzez odpowiednie zapisanie transakcji. No i teraz... Teraz, ale zatrąbił. Co tu widać? Widać tą zaporę Hoovera? Ale tu kurde, sam słabo widzę. Co to widać? O,
Teraz widać bardziej. No i teraz te funkcje zapisane w transakcjach przez nas będą lądować na węzłach, czyli na komputerach, i te węzły będą wykonywać te funkcje. Czyli my tam na przykład możemy napisać funkcję 2 dodaj 2 w uproszczeniu, albo weź coś ze stosu, czyli weź ostatnią operację, wynik ostatniej operacji, zrób coś z nią i dodaj z powrotem do stosu. No i w ten sposób te kilkadziesiąt różnych takich funkcji, które w Bitcoinie są, możemy wywoływać w sposób zdecentralizowany. W rezultacie można powiedzieć, że Bitcoin jest taką wielką maszyną do obliczeń, która robi te obliczenia wolno, ale z racji tego, że znowu te obliczenia są weryfikowane przez wszystkie węzły na sieci, a węzłów jest kilkadziesiąt tysięcy, to te obliczenia są bardzo wiarygodne. Tych obliczeń nikt nie podpisze, znaczy nie podmieni, nie nadpisze, to chciałem powiedzieć. Te obliczenia są jakościowe. One się wykonują raz na 10 minut, w cudzysłowie, raz na blok. Czasami do wykonania bardziej skomplikowanych obliczeń potrzebna jest kilka bloków, więc to może trwać długo, no ale wynik tych obliczeń jest pewny, jest niezaprzeczalny, bo zweryfikowały to wszystkie komputery, wszystkie węzły w sieci, czyli te kilkadziesiąt tysięcy komputerów. Każdy z nich zrobił to osobno i każdy z nich będzie weryfikował, czy inne komputery zrobiły to poprawnie. Czyli no, oczywiście to jest bardzo nadmiarowe, to jest to bardzo duży narzut operacyjny, to jest bardzo duży overhead, byśmy powiedzieli, no bo po co wykonywać operacje na 50 tysiącach komputerów, skoro można to wykonać na jednym komputerze. To nie jest tak skomplikowana operacja, ona nie jest rozczłonkowywana po tych komputerach, żeby jakby sprawniej to obliczyć. Ona jest rozczłonkowywana po tych komputerach, żeby mieć pewność, że ta operacja jest dobrze wykonana i że nikt nie podmienił wyników tej operacji. Więc ona jest rozczłonkowywana, ta operacja, po tych komputerach ze względów bezpieczeństwa. No i narzut oczywiście jest gigantyczny, ale jeżeli sobie uzmysłowimy, że to jest tak super bezpieczna maszyna obliczeniowa, no to znowu możemy tam obliczać rzeczy, które chcemy, żeby były no, z dużą pewnością utrwalone. Wynik tych obliczeń jest z natury zapisany już do sieci, więc ta sieć zapamiętuje cały proces obliczania i wynik obliczeń, więc każde obliczenie, które zrobimy na Bitcoinie, jest weryfikowalne wstecznie, no i mamy pewność, że nikt go nie zmanipulował po drodze. No i w tym zakresie Bitcoin jest takim, powiedzmy, prostym komputerem, bądź mocnym kalkulatorem, bądź mocną maszyną, która potrafi proste rzeczy obliczać. No i znowu, są to obliczenia publiczne, weryfikowalne przez wszystkich i super, super bezpieczne, bo robione przez te dziesiątki tysięcy komputerów niezależnie. Dzięki temu właśnie, że Bitcoin ma ten język skryptowy, dzięki temu, że my te skrypty w postaci tych opkodów wykonujemy poprzez odpowiedni zapis transakcji, jesteśmy w stanie tam zrobić niemal wszystko. No i teraz można byłoby się pokusić, że do stwierdzenia, że jesteśmy tam w stanie zrobić wszystko. Dzięki temu, że właśnie ostatnio zespół, który rozwija BitVM, wymyślił, w jaki sposób te różne funkcje bitcoinowe połączyć ze sobą, tak by stworzyć funkcje, które wcześniej były niedostępne, czyniąc z Bitcoina maszynę kompletną w sensie Turinga. W uproszczeniu maszyna kompletna w sensie Turinga pozwala wykonywać dowolne obliczenia. Czyli dowolne, czyli każde. Czyli de facto na Bitcoinie wraz z popularyzacją się BitVM-a będziemy w stanie obliczyć wszystko. No więc już bardzo potężny komputer pod względem bezpieczeństwa, kompletny pod względem obliczeń, drogi pod względem obliczeń, wolny pod względem obliczeń, ale super bezpieczny i super jakby trwały nośnik pod obliczenia. No i jak tak popatrzymy na Bitcoina, no to można go wykorzystać do obliczeń, którymi chcielibyśmy się podzielić ze światem, by świat zawsze mógł sprawdzić, że faktycznie
to, co wyliczyliśmy, jest poprawnie wyliczone, by mógł świat przejść cały proces obliczeń od A do Z, zweryfikować wynik i potwierdzić, tak faktycznie nikt tutaj nic nie zahachmęci. No i sobie wyobraźmy teraz szereg zastosowań, gdzie chcielibyśmy tego typu rozliczenia robić. Być może jakieś, nie wiem, budżety krajów chcielibyśmy w ten sposób rozliczać, jakieś publiczne skarbce chcielibyśmy w ten sposób rozliczać. To wszystko jest możliwe na Bitcoinie. Tam, gdzie nie są potrzebne bardzo szybkie obliczenia, tam, gdzie nie są potrzebne bardzo tanie obliczenia, ale tam, gdzie są potrzebne bardzo pewne, bezpieczne obliczenia, tam Bitcoin się sprawdzi. BitVM uzupełnia to o to, że jesteśmy w stanie dowolne obliczenia wykonać. Więc to jest ta trzecia rzecz. Pierwsza, przypomnę, Bitcoin jako zegar. Drugi, Bitcoin jako księga do zapisu czegokolwiek. Trzeci, Bitcoin jako komputer do obliczenia niemalże wszystkiego. I to trochę się łączy z czwartym punktem. Bitcoin jako warstwa bazowa do tego, by inne warstwy mogły na Bitcoinie potwierdzać prawdziwość swoich zdarzeń. Czwarta rzecz, która jest konsekwencją poprzednich rzeczy, funkcjonalności, o których tutaj rozmawiamy, no to jest możliwość wykonywania na Bitcoinie dowolnych obliczeń w pewien sposób nie bezpośredni, czyli my uruchamiamy warstwy, niech to będą takie czy inne rollupy, takie czy inne sidechainy, no i one są poza Bitcoinem i znoszą te wszystkie ograniczenia, o których mówiliśmy przed chwilą, czyli że to jest obliczenia na Bitcoinie mogą być, ale są za drogie, obliczenia na Bitcoinie mogą być, ale są za wolne. No to na takich warstwach my jesteśmy w stanie poza Bitcoinem sobie tam przetwarzać co tylko chcemy, robić to tanio, robić to szybko. Natomiast teraz ten dowód tego, że te obliczenia faktycznie są ok, że tam nikt nic nie zdefraudował, nikt nic nie zarobił, jakiś szachermacher, to ten dowód trafia na Bitcoina celem weryfikacji w formie na przykład jakiegoś tam validity proofu, w formie jakiegoś albo jakiegoś po prostu dowodu, który ktoś może zweryfikować. Jeżeli teraz ten dowód jest zapisany na sieci Bitcoin, no to jest jakiś okres na zakwestionowanie tego, że jest to, powiedzmy, niepoprawne te obliczenia były, jeżeli nikt nie zakwestionuje tych obliczeń, że one były poprawne. No i taki dowód jest po wieki wieków utrwalany na bazowej warstwie Bitcoina, więc Bitcoin tutaj służy jako warstwa do zahaczania i potwierdzania obliczeń z innych światów, tak to sobie nazwijmy. Te światy mogą być zewnętrzne do Bitcoina, one mogą być w ten czy w inny sposób przywiązane do ekosystemu Bitcoina, natomiast Bitcoin służy jako warstwa prawdy, taki single source of truth, single ledger of truth, na którym to weryfikowane i zapisywane są dowody przetwarzania z zewnętrznych miejsc. No i w ten sposób jesteśmy w stanie de facto na Bitcoinie zbudować dowolne rzeczy, dowolne aplikacje, dowolne rozwiązania, które wykorzystują bezpieczeństwo Bitcoina do tego, żeby potwierdzać to, co u nich się odbyło. No i tu może powstać Web3, tu mogą powstać dowolnego rodzaju rozwiązania finansowe. Sky is the limit. A ja w tej chwili, jakby ktoś pytał, jestem w Valley of Fire. To jest miejsce już w Arizonie, którą bardzo lubię. No jak widzicie, widoczki są rewelacyjne, troszeczkę podobne do The Wave, troszeczkę podobne do takich trudno dostępnych miejsc, w których też byłem kiedyś, jak White Pocket, bardzo mało popularne miejsca, a ładne. Natomiast tam nie ma nikogo, tutaj już troszeczkę turystów jest, no bo tu jednak jest to dużo łatwiej dostępne, po prostu samochodem się przyjeżdża, od tak i już. No wracając do Bitcoina, no to na tą chwilę ta funkcjonalność Bitcoina jako tej
księgi potwierdzającej wszystko, co się odbywa poza światem Bitcoina, ona jeszcze nie jest tak bardzo spopularyzowana. Ja tutaj trochę wybiegam w przyszłość, bo w tej chwili warstwy drugie na Bitcoinie, które się rodzą jak grzyby po deszczu, wydaje mi się, że już nieodwracalnie zmienią to, w jaki sposób postrzegaliśmy funkcjonalność Bitcoina. Już to nie będzie tylko i wyłącznie system do transakcji finansowych, będzie to system do uwiarygadniania zdarzeń, transakcji, informacji z zewnętrznego świata. No i zauważcie, że ta funkcjonalność Bitcoina jako bazowej warstwy prawdy, na której potwierdzamy rzeczy z innych światów, ona zbiera trochę do kupy te poprzednie rzeczy, o których mówiłem. Tutaj jest wykorzystywana ten Bitcoin jako zegar, Bitcoin jako księga do zapisów danych, no i Bitcoin jako warstwa rozliczeniowa, Bitcoin jako ten nasz komputer nieomylny i jedyny właściwy, super bezpieczny. Więc te wszystkie trzy rzeczy są wykorzystane do tego, żeby zbudować na Bitcoinie inne aplikacje, inne rollupy. No i na dzisiaj, jak jeszcze to nagrywam, a już takie filmy po raz pierwszy nagrywałem kilka lat temu, gdy mówiliśmy o layer 2 na Bitcoinie, to jest to jeszcze dosyć mało rozpoznawalna funkcjonalność Bitcoina, mało popularna. Być może niektórzy nie wierzą, albo uważają, że nie powinno tak być, że Bitcoin tylko jest do czegoś innego przeznaczony. Natomiast ja od kilku lat już tutaj stawiam zakład na to, że jest to funkcjonalność Bitcoina, która z czasem będzie się coraz bardziej popularyzować. Będzie się do tego stopnia popularyzować, że być może za jakiś czas będzie jakby istotniejsza niż te bazowe transakcje na Bitcoinie, bo po prostu tych transakcji na warstwach poza Bitcoinem będzie zdecydowanie więcej. One też z racji tego, że agregują jakąś ilość innych informacji, które się odbywały, i tam może być 1000 transakcji zagregowanych w formie jednego wpisu na Bitcoina, albo 10 tysięcy transakcji zagregowanych w formie jednego wpisu na Bitcoina, to te, powiedzmy, zapisy do Bitcoina jako do tego single source of truth nie będą koniecznie musiały szczędzić na kasie, czyli one będą w stanie zapłacić za taki jeden wpis 100, 1000, 10 tysięcy dolarów i ich to nie będzie boleć. No więc w związku z tym będą, no nie będzie boleć, no bo to będzie się rozkładać jakby na te wszystkie tysiące transakcji, które się odbyły poza tym samym layer jedynkowym Bitcoinem. No więc jeżeli sobie wykonamy, powiedzmy, 100 tysięcy transakcji na warstwie, na jakimś rollupie, i te 100 tysięcy transakcji nawet będzie musiało zapłacić 1000 dolarów za ostateczne utrwalenie się na sieci Bitcoin, no to dzielimy 1000 dolarów na 100 tysięcy i mamy co z tego? 1 centa każda transakcja będzie musiała zapłacić, więc to nie będzie bolało. No i w związku z tym tego typu wpisy będą coraz popularniejsze. One mogą z czasem, no może nie wypierać, no ale sprawić, że te transakcje bazowe, te transakcje, powiedzmy, przesyłu Bitcoina od jednej osoby do drugiej, no również będą musiały konkurować o tą przestrzeń dyskową Bitcoina. No więc również, jeżeli ja będę chciał do komuś przesłać Bitcoina, no to będę musiał zapłacić ten 1000 dolarów, a nie 100 czy 50, tak jak dzisiaj, albo 3 dolary, tak jak jeszcze parę miesięcy czy rok temu. No i w związku z tym te transakcje bazowe też się będą odbywały tylko na grubych sumach, a nie na małych sumach. A małe sumy też wyjdą poza samego Bitcoina, wyjdą na inne warstwy, zostaną wyniesione, więc tam się będą odbywały mikrotransakcje, a ta zbiorcza transakcja podsumowująca dokona się na Bitcoina i ta transakcja zapłaci dużą kwotę za swój wpis do tej księgi. No więc zarówno takie zbiorcze wpisy finansowe się będą odbywać do Bitcoina, jak i zbiorcze wpisy obliczeniowe, to jakby dotyczące innych rzeczy, które przetwarzają te warstwy, będą się, że tak powiem, zapisywać i rozliczać w bitcoinowym ledgerze. No i to jest na dzisiaj, wydaje mi się, że jeszcze mało taki popularna funkcjonalność. Tak jak wspomniałem, niewielu wierzy, że to w tą stronę pójdzie. Mi się wydaje, że w tą stronę idziemy. Mi się wydaje, że to jest docelowy model też, który sprawi, że górnicy będą zarabiać
za 4 lata, za 8 lat, za 12 lat, za 16 lat, po wielu halvingach do przodu, bo już ta nagroda za blok nie będzie dla nich taka istotna, bo będą gigantyczne opłaty w fee transakcyjnych, które będą się pojawiały właśnie dzięki popularyzacji tych rozwiązań warstwowych, które teraz właśnie wykwitają jak grzyby po deszczu. Więc to były cztery takie cechy, funkcje unikalne, mniej znane. No to przejdźmy do piątej, podsumowującej. No i piąta rzecz to jest taka troszeczkę zbiorcza. Vivek ładnie to prostym, krótkim tweetem ujął. We don't invest in Bitcoin, we save in Bitcoin. Czyli, że nie inwestujemy w Bitcoina, tylko oszczędzamy w Bitcoinie. No i to jest o tyle, myślę, że mało popularna cecha Bitcoina, że nie większość, tak naprawdę niewielu ludzi w ten sposób o Bitcoinie myśli. Większość myśli jako o wehikule inwestycyjnym, czyli kupić Bitcoina tanio, sprzedać drogo i się spieniężyć w ten czy w inny sposób do fiatów albo do innych gratów. No i gdy tak naprawdę zrozumie wartość Bitcoina, tą propozycję Bitcoina, to zrozumie, że oszczędzamy w aktywach, które są twarde. No i owszem, to może być złoto, to może być nieruchomość, ale na Boga nie fiaty. Bitcoin może być wehikułem na oszczędzanie. No bo chcemy odkładać do czegoś, co się nie roztapia jak kostka lodu. Bitcoin do czegoś takiego należy, bo ma przewidywalną, malejącą do zera inflację, bo ma między innymi takie rzeczy jak ograniczony market cap, 27 milionów, nigdy więcej, bo ma największe na świecie bezpieczeństwo 650 egzahaszy, ciągle rosnące, bo ma największą decentralizację, bo po prostu jest pieniądzem, którego nikt nam w żaden sposób nie zniszczy. O tym nagrywałem wiele filmów. No więc jeżeli chcemy oszczędzać, to można między innymi to robić w Bitcoinie. Ale no większość ludzi w ten sposób nie myśli. Myśli o Bitcoinie jako o wehikule inwestycyjnym, a nie jako o metodzie na gromadzenie oszczędności. Więc nie myśli o Bitcoinie jako o pieniądzu w kontekście store of value, tylko myśli o Bitcoinie jako o kimś bardziej, no nie wiem, jak akcjach, jak jakichś funduszach, jak jakichś innych spekulacyjnych aktywach. Co okej, no każdy ma tam prawo sobie myśleć o tym, jak chce. Natomiast dla większości osób no to nie wyjdzie w dłuższym perspektywie. No dobre, no bo no zresztą tutaj nie mamy porad tego typu na tym kanale, więc się dalej nie będę rozwidlał na ten temat. Natomiast no na pewno chciałem dodać to jako piąty punkt z tych mało rozpoznawalnych funkcji Bitcoina, bo z tej funkcji niewielu korzysta. Czyli my trzymamy Bitcoina przez chwilę, a nie po to, żeby w nim przetrzymywać oszczędności na dobre. Na chwilę trzymamy, żeby się spieniężyć do tego czy tamtego. No i czy to dobrze, czy to niedobrze, czas oceni te decyzje. Natomiast to się łączy pięknie z tymi pięcioma, zbierając je do kupy tutaj wszystkimi rzeczami. Bitcoin odmierza nam czas. Jeden. Pierwszy punkt. Drugi punkt. Bitcoin jako księga, do której możemy zapisać cokolwiek, co tam zostanie na zawsze. I wiemy, że jest to pewne, niezmienialne, publiczne, transparentne i tak dalej. Trzeci punkt. Bitcoin jako komputer, na którym możemy przeliczyć wszystko bądź prawie wszystko, zweryfikować cały ten proces przeliczania i zapisać ostateczny wynik przeliczania. Czwarty punkt. Bitcoin jako warstwa, na której zapiszemy obliczenia wykonywane na innych warstwach. Czyli Bitcoin jako taka single source of truth. Jedyne źródło prawdy, do którego sięgają i zapisują inne ekosystemy. No i jak na to w ten sposób popatrzymy, to piąty punkt, jeżeli
my możemy w pewien sposób zainwestować w ten zegarek cyfrowego świata, w tą księgę cyfrowego świata, w ten superkomputer cyfrowego świata, w tą warstwę rozliczeniową cyfrowego świata, no to pytanie, czy to jest inwestycja, czy to jest po prostu solidne, twarde ulokowanie naszego kapitału. No i tu mówimy o tej piątej funkcji, Bitcoin jako sposób oszczędzania, a nie inwestowania. Bo jeżeli ja mogę włożyć swój kapitał w coś, co jest trwałe, nie rozpuszcza się, nie rozwadnia się, nikt mi tego w żaden sposób nie może ani zmanipulować, ani skonfiskować, ani rozwodnić, no to chyba to jest coś mocnego, tak? To jest jak twarde jak skała. To chciałbym mieć kasę ulokowane bardziej w skale niż w piasku. Chciałbym mieć bardziej w skale, w złocie niż w lodzie. No i jeżeli ktoś wierzy w to, że Bitcoin dorasta, bo te wszystkie funkcje, które tu wymieniłem, w większości są, powiedzmy, jakoś tam aspiracyjne. To jest takie trochę wizjonerstwo, takie popatrzenie do przodu. Jeżeli ktoś wierzy w to, że faktycznie Bitcoin dorasta do bycia czymś więcej niż stricte spekulacyjnym aktywem, no to być może jesteśmy ciągle wcześniej. No to być może posiadanie swojego udziału w tym aktywie, powiedzmy posiadając jednego Bitcoina, mamy jedną 20-milionową, jedno 21-milionową część tego całego wszechświata bitcoinowego. Posiadając, tak jak Michael Saylor, 200 tysięcy bitcoinów, to co ma? Jedną setną całego ekosystemu. Więc są takie osoby, instytucje, które chcą być zaangażowane na długo. Jak to Michael Saylor mówi, to jest, myślę, dobre podsumowanie, there is no second best. Nie ma drugiego najlepszego. To jest właśnie to, co jest najlepsze. Bitcoin. Bitcoin, który pozwala nam odmierzać czas, pozwala nam zapisywać wszystko, co sobie wymyślimy, wyryć w tej skale, w tym kamieniu, pozwala obliczyć niemal wszystko, co sobie wymyślimy i wyryć wynik tych obliczeń w tej skale, w tym kamieniu. Bitcoin, który nam pozwala zrobić poza samym ekosystemem Bitcoina szachermacher, obliczenia, aplikacje i potwierdzić poprawność, prawdziwość tych obliczeń na samym Bitcoinie. To jest coś, za co cenimy Bitcoina. There is no second best. No i w rezultacie Bitcoin jako nasze cyfrowe złoto, czyli coś, co przechowujemy. Nie spekulujemy na tym. To jest nasz udział w tym gigantycznym przedsięwzięciu, które właśnie się rodzi, w którego starcie właśnie uczestniczymy i który ma 15 lat. To znaczy, że jesteśmy bardzo, bardzo wcześnie, jeżeli ten ekosystem będzie nam dalej kwitł, a wierzę, że będzie właśnie w tą stronę kwitł. Więc taka to Ci rozkminka o bitcoinowych, mało rozpoznawalnych funkcjonalnościach, które moim zdaniem będą się popularyzować w swoim wykorzystaniu w następnych latach. Czy tak się okaże, że tak jest? Czas to oceni. Sprawdzimy sobie za parę lat. Wrócimy do tego filmu. To jest film 71 z cyklu Bitcoin na drodze do 100 tysięcy dolarów. Jeżeli jest tak, jak mówię, to być może za kilka lat zacznę nagrywać filmy Bitcoin na drodze do miliona dolarów. A filmy rocznicowe będę robił nie na 10 tysięcy, tylko na 100 tysięcy. Kto wie, kto wie, kto wie? Ktoś wie? Nikt nie wie. Andrzej sobie tylko zgaduje. No więc jeżeli ktoś dotrwał do tej części filmu, czyli do końca, no to dajcie znać, po co tutaj zostaliście. Dla treści, dla widoków, z ciekawości, film 71
z serii Bitcoin na drodze do 100 tysięcy dolarów. No i prośba o krótki komentarz, lajka, jako taki mały wkład w szerzenie się tego filmu. No i być może lekkie podziękowanie za brak reklam, których na tym kanale nie ma, bo mnie wkurzają, więc was reklamami na swoim kanale również wkurzać nie będę. No i w zasadzie tyle. Dla cierpliwych, no to tak, dzisiaj trasa przez Valley of Fire, wcześniej była zapora Hoovera, no i trochę takich przebitek po prostu z Los Angeles, z Las Vegas w kierunku Zionu. Zionu, tam będzie parę dni, tam będzie biegane. No a to miejsce, w którym tutaj jestem, to jest taka pętla w Valley of Fire, bardzo ładna, więc to dla cierpliwych, bo na początku tego filmu, zdaje się, obiecałem, że powiem, gdzie jestem. Już nie pamiętam, czy w trakcie filmu powiedziałem, czy nie. Mogłem powiedzieć, mogłem nie powiedzieć, ale teraz mówię. W każdym razie na pewno warto się tutaj wybrać. Chociaż smaży. Valley of Fire behind camera. No jak widzicie, to nie jest pierwszy raz, jak to miejsce pokazuje się w kamerze. Na dzienny dawce z komfortu pierwszy raz, ale tu piszą, że filmy tu były kręcone już w latach 20., więc 100 lat temu, gdy zaczęto kręcić westerny. Tutaj między innymi jakaś meksykańska chatka była ustawiona. No i wiele innych filmów. Professionals, Mexican Hacienda, 1 Million BC, Star Trek Generation, proszę. Electric Horseman. No więc seria filmów westernowych oraz też science fiction tutaj powstawała. No nie dziwię się, no bo to miejsce jest kosmiczne, tak? Ono jest naprawdę kosmiczne i relatywnie mało odwiedzane. Znaczy może kwestia tego, że mamy dzisiaj 10 kwietnia. Jest środa. Amerykany jeszcze nie ruszyły w trasy. No, w weekend się trochę gęściej robi wszędzie. Ale ogólnie nie jest to szczyt sezonu, co uważam za plus. Teraz oglądać te miejsca w takim bardziej wyofowanym momencie. No to co? Chyba tyle bitcoinowych tematów. Widzimy się w filmie 72 za jakiś czas. No to był film 71, sponsorowany przez andrzej.btc, dzienna dawka dyskomfortu. Chyba tyle. Wchodzimy w jakiś taki szczelinowy kanion. Aha, miał być koniec. No ale to chyba nie koniec jeszcze w takim razie. Dogrywka dla cierpliwych. Ale o Bitcoinie już nie będzie dzisiaj, nie. Długi nie był, ale zawsze to coś. To
to tak jakby ktoś nie jeździł po Stanach. To jest taki Antelope Canyon, szczelinowy, najbardziej popularny, najdroższy. W ogóle tam Indianie kasują kupę kasy za to, ale nie chcę zarabiają, okej. W każdym razie tam jest tyle ludzi, że mimo że jest taki ładny ten kanion, to zupełnie nie jest ładny. Takie przynajmniej ja mam odczucia. Jakoś tłumy odbierają trochę tej naturze uroku. No naprawdę fajny klimacior. To jest park stanowy, czyli to nie jest park narodowy, tylko park stanowy. To tylko pokazuje, że to parki narodowe, to nie znaczy, że to jest już cud cudów. Stanowe też są ładne. BLM-y w ogóle, które nie są żadnymi parkami, to jest pod zarządem Bureau of Land Management, też są bardzo ładne. Ogólnie tutaj to jest tak, że to, że gdzieś ktoś coś nazwał parkiem narodowym, nie znaczy, że to jest najładniejsze ze wszystkiego. Tak naprawdę tutaj mam wrażenie, że w każdym miejscu tutaj można byłoby zrobić park narodowy, ale robi się tylko w jakichś wybranych. Tam się spędza turystów, tam się przygotowuje wyasfaltowane ścieżki i ogólnie tam jest infrastruktura też ta komercyjna, jakieś tam visitor center i tak dalej. No i tam pod kontrolą jakąś można takim czy innym szlakiem przejść. Na niektóre trzeba zdobywać pozwolenia, na inne nie. No ale oprócz tego wystarczy po prostu się oddalić, no i chociażby taki park stanowy jak ten łyknąć, albo nie łykać żadnych parków stanowych, tylko gdzieś odbić po prostu w offroad i się dojeżdża do takich samych miejsc, ale bez tych turystów, bez tej komercji. My jesteśmy bardziej na łonie natury. To taką mam generalną obserwację z moich wizyt w Stanach Zjednoczonych. Tutaj dla wtajemniczonych, czy chcieliby przyjechać, mogę powiedzieć, że jest taki park The Wave. A tam biegnie jakieś zwierzę. To nie jest park, to jest po prostu The Wave, to jest fragment gdzieś tam w ramach właśnie BLM-a, ale o bardzo ograniczony, bardzo ładny, o bardzo ograniczonej przepustowości, bo wpuszczają 10 osób, które się zapisują na loterię na 3 miesiące wcześniej, no i potem kolejne 10 osób może wziąć udział w loterii na dzień wcześniej, więc każdego dnia wchodzi tam 20 osób max. Nam się udało to 2011 albo 13 wygrać te bilety na loterię i zrobiliśmy to. Super, to naprawdę jest miejsce unikatowe. Mieliśmy farta, nie wiem, może teraz się bardziej spopularyzowało, chociaż wtedy było z 10 osób na jedno miejsce, natomiast wykupiliśmy tam kilka takich losów, no i już się udało. No i The Wave na pewno warto zobaczyć, przynajmniej raz w życiu. Chociaż nie jest to łatwa trasa, nie jest też łatwa do wbicia się tam. No ale potem jest kwestia, okej, okay, dobra, The Wave się nie da. Nie mieliśmy szczęścia, no to z drugiej strony The Wave'a jest coś, co się nazywa White Pocket. Bardzo podobne klimaty, zajeżdża się trochę z innej strony. Tyle, że no tam nie da się dojechać bez auta z napędem na 4 koła. I to takie 4x4, nie tam AWD czy coś, tylko 4x4, bez wysokiego prześwitu, no i przy sprzyjającej pogodzie, bo tam są takie no te flash rivers, jak to się nazywa, flash flood, no zalewane okresowo przez deszcze, więc trzeba też mieć szczęście co do pogody. Trochę hardcore, tam przejechaliśmy właśnie któregoś razu, jak nam się na The Wave'a nie udało wylosować, to pojechaliśmy tam w 19, zdaje się to było już później, więc w 19 mieliśmy szczęście, a na The Wave'a się nie wbiliśmy, pojechaliśmy na White Pocket. Trochę hardkorowe doświadczenie dla osób, które na co dzień jeżdżą 4x4, pływa się po takim pustynnym piasku tym autem trochę. Momentalnie miałem wrażenie, że stamtąd nie wyjedziemy, no ale widoki super i żadnych biletów, żadnych losowań, żadnego nic, zarządu, nikogo, po prostu wjeżdżasz, skręcasz, ale tam jest jeszcze mniej ludzi, mimo iż do The Wave'a wpuszczają 20 osób, no to na White Pocket jest, było kilka osób dosłownie na krzyż, 5 osób może, wszyscy przyjechali jakimiś tam no jeepami i autami. Myśmy się wbili GMC Yukonem na pęd 4x4.
I to jak najbardziej jest do zrobienia takim autem. To jest potężny SUV, żeby nie było, z wysokim prześwitem. No, duże auto, masywne bardzo, ale jak najbardziej takich warunków dostosowane. No więc można tam, no ale to już jest taka wycieczka wymagająca troszeczkę przygotowania, też nawigacyjnego, bo tam trafić to tak bez offline nowych map i bez... Ja oglądałem film na YouTubie gościa, który po prostu całą trasę przejazdu nagrywa. Są pewne takie, no jesteśmy po prostu w środku pustyni i pewnie trzeba wiedzieć, gdzie skręcić, a gdzie nie skręcić. Oczywiście trzeba wziąć dużo jakiejś tam wody, jedzenia w razie jakby coś. Bo w razie jakby coś, to można, prawda, się tam pożegnać z jestestwem na tej planecie. No i to była, powiedzmy, The Wave w odsłonie jeszcze bardziej hardcore. A to powiedziałbym tymi momentami, ten park stanowy Valley of Fire jest, no w tym miejscu akurat nie, ale to co wcześniej nagrywałem, jest momentami troszeczkę podobne i do The Wave i do White Pocket, ale jeszcze trochę więcej turystów, tak? Czyli tu jest relatywnie dużo turystów, w The Wave będzie mieć bardzo mało turystów, w White Pocket prawie nikogo nie będzie. No ale też mam taką obserwację, że White Pocket przygotowywali tam hardcore w ogóle w tym 19 i rozplanowanie tej trasy w ogóle, waliliśmy się, żeby gdzieś tam nie utknąć, a na drodze spotkaliśmy Arizończyków z trójką dzieci, jedno chyba się tyle co narodziło, taka młoda para, wyjechali zwykłym jakimś tam Dodge'em z niskim zawieszeniem i co oni mieli, z tą trójkę dzieci, napchane w tym samochodzie wszystkiego tam po kolei jak lezie, oczywiście napęd na 4x4 nie mieli, najpierw pytaliśmy czy nie zawiśli nigdzie, on mówi, że zawiśli, aha i co, no i nie poczekaliśmy 2-3 godziny, jechał jakiś jeep, nas wziął na hol i nas tam wyciągnął z tego i zupełnie na luzie, no to tylko pokazuje kwestię perspektywy, oni jako lokalsi, Arizona, wypadł na weekend, pewnie nie takie rzeczy robili z dzieciakami, a my tutaj pełni w stresie. No więc wszystko jest kwestią perspektywy też i doświadczenia i no jakiegoś, nie wiem, tolerancji na ryzyko i te sprawy. To już takie zupełnie turystyczne tutaj pogaduchy, zupełnie nie bitcoinowe, ale to też jest tak z bitcoinem. Dla nas bitcoin to jest tam chleb powszedni, a są takie osoby, dla których jest to hardcore. To jest po prostu dziewiczy teren i w ogóle wydaje się im, że wchodzą w jakiś dziki zachód. A dla tych, co już chwilę tu pobyli, mają doświadczenie, obyli to i się wydaje, że to jest po prostu bitcoin, prostota. Piękna i prostota. Tyle na dziś.